Cześć, z tej strony Anna Harężlak, a ja zapraszam Cię na kolejną lekcję po polsku. Posłuchaj, w jaki sposób Arek opowiadał swojej rodzinie. Arek jest najstarszy z rodzeństwa. Ma dwie młodsze siostry i jednego brata. Od 2 lat ma żonę. Jego żona nazywa się Zofia. Ich rodzice znają się od lat. Zofia jest córką znanego aktora. Jej matka jest dziennikarką. Arek i Zofia mają dziecko, małego synka. A teraz spróbuj odpowiedzieć na pytania. Czy Arek ma żonę? Tak, Arek ma żonę. Jak nazywa się żona Arka? Żona Arka ma na imię Zofia. Możesz też powiedzieć, nazywa się Zofia. Czy Arek i Zofia mają dzieci? Mają jedno dziecko, małego synka. Kim jest ojciec Zofii? Jej ojciec jest znanym aktorem, a matka dziennikarką. Na stronie www.nareszcienaswoim.pl/po polsku znajdziesz materiał dodatkowy do tej lekcji. Pobierz go na swój komputer i ucz się razem z tym materiałem. A teraz jeszcze przeczytajmy wspólnie. Ja, mój, moja. Ty, twój, twoja. Pan, pana, pana. Pani, pani, pani. Odmieńmy jeszcze czasownik mieć. Ja mam. Ty masz. On, ona, ono, pani, pan, ma. My mamy. Wy macie. Oni, one, państwo mają. Zapraszam Cię do posłuchania tej lekcji jeszcze kilka razy na stronie www.nareszcienaswoim.pl/po polsku znajdziesz materiały do czytania i ćwiczenia. Jest tutaj też bonus. Rozpisani są członkowie rodziny. Znajdziesz tam m.in. dziadka, babcię, syna, córkę i dowiesz się, kto jest kim w języku polskim. Dziękuję Ci za dziś i do usłyszenia w kolejnej lekcji. Cześć!